did you say, Karen? I was wearing it. Rosa, like, I think it's in here. I absolutely love this thing. Yeah, I got they discontinued making it, probably because of all the inherent. Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Dzisiaj będę mówił na temat Bożego Narodzenia w Stanach. Boże Narodzenie to jest najważniejsze święto w roku. Czytałem w gazecie, że 95% Amerykanów obchodzi to święto, ale tylko 80% Amerykanów wyznaje chrześcijaństwo, więc dość liczna grupa osób, niechrześcijan, obchodzi Boże Narodzenie. Moi rodzice na przykład są ateistami i to znaczy, że wychowali mnie i moją siostrę w sposób ateistyczny, w przeciwieństwie do ich dzieciństwa, bo w ogólnym sensie moja rodzina jest katolicka, tylko no, moi rodzice są ateistami. Ale zawsze, zawsze obchodziliśmy Boże Narodzenie. Jak mówiłem w kilku filmikach w przeszłości, jest trudno mówić o świętach w Stanach, że na to święto robimy to, bo to zawsze zależy od rodziny. Każda rodzina obchodzi święta w własny sposób. Na Boże Narodzenie kilka rzeczy jest uniwersalne, na przykład choinka, prezenty, Santa Claus. No mówię Santa Claus, a nie Święty Mikołaj, bo przynajmniej dla mnie Santa Claus i Święty Mikołaj nie są tą samą osobą, bo no, Święty Mikołaj to jest prawdziwa osoba, która no, ma własny dzień, 6 grudnia. W Milwaukee są Mikołajki, nie wszędzie w Stanach, tylko w niektórych miejscach, licząc w tym Milwaukee. I kiedy byliśmy dziećmi, na Mikołajki dostaliśmy cukierki. Nie prezenty, tylko cukierki, bo prezenty były od Santa Claus na Boże Narodzenie. I Santa Claus, no oczywiście, jest magiczna osoba z latającymi reniferami i tak dalej. No, w mojej rodzinie tradycyjnie na Wigilię jemy w chińskiej restauracji. Bo kiedyś tylko chińskie restauracje były otwarte na Wigilię. Teraz no, prawie wszystko, nawet powiem, wszystko jest otwarte na Wigilię. No i też moi rodzice mieszkają w żydowskiej dzielnicy, więc no, na Wigilię tam widzieliśmy znajomych zawsze, bo w pobliżu tylko są może dwie chińskie restauracje i wszyscy Żydzi też tam są. No, i też może jakichś 10-15 lat temu zaczęliśmy jeździć do kina na Wigilię. W tym roku oglądaliśmy Little Fuckers, to jakaś dziwna komedia. I Wigilię zawsze jest tylko najbliższą rodziną. A następnego dnia, na Boże Narodzenie, kiedy byliśmy dziećmi, oczywiście otwieraliśmy prezenty, ale potem jeździmy do dziadków po stronie ojca i potem do jakiegoś z rodzeństw mojej matki. Co rok to jest w domu innego członka rodziny matki, bo no, dziadkowie po tej stronie już nie żyją, ale nawet kiedy żyli, tak było, bo mieszkali na Floridzie i przyjechali do nas, do Milwaukee, na Boże Narodzenie.
No więc na Boże Narodzenia widzimy całą rodzinę i jemy, wymieniamy prezenty, rozmawiamy i to wszystko. A nie mamy ogólnych tradycji z całą rodziną, ale jeszcze mamy parę tradycji no, z najbliższą rodziną. W ostatnich kilku latach robiliśmy krupnik i też piekliśmy kasztany nad ogniem. No i to fajne tradycje. Co jest wspaniałe w Stanach, jest to, że no, cały czas możesz tworzyć nowe tradycje, bo jak wszyscy no, obchodzą święto inaczej, możesz po prostu robić jak chcesz. Może miesiąc temu mój ojciec przeczytał artykuł w gazecie, w którym się mówiło, że istnieje taka stara polska tradycja wisieć choinkę sufitu. On myślał, że to był świetny pomysł, więc to zrobił. Ale no, powiedziałem mu, że kiedy byliśmy w Polsce, nigdy nie słyszałem o no, takiej tradycji. A więc on szukał informacji w internecie i znalazł artykuł na Wikipedii, w którym się mówi, że to jest niemiecka tradycja. Więc później w pracy on rozmawiał z nauczycielem języka niemieckiego, bo on pracuje jako dozorca budynku w liceum, więc tam są nauczyciele. I on rozmawiał z nauczycielem języka niemieckiego i powiedział mu, że no, wisiałem choinkę sufitu zgodnie z niemiecką tradycją i on tak rozłościł się i powiedział, że to nie jest niemiecka tradycja, wszyscy myślą, że to jest, ale naprawdę to jest polska tradycja. Więc w sumie teraz nie wiemy w ogóle, skąd pochodzi ta tradycja. Ale jeśli wiecie, proszę napiszcie komentarze, no, czy to jest polska tradycja, niemiecka tradycja, ale ja sądzę, że to w ogóle jest fajnie i może to zostanie no, nową tradycją w naszej rodzinie. Jeszcze jedna rzecz na temat Bożego Narodzenia. Jest bank w Milwaukee, który ma sławny, przynajmniej tutaj, pokaz świąteczny. Kiedy byliśmy dziećmi, zawsze tam pojechaliśmy. I wspaniale jest dla dzieci. Każdy rok pokaz jest inny, ale zawsze związany z świętami. I tam nagrałem krótki filmik. No i na końcu parę rzeczy poza tematem. Teraz BiblioBird, moja strona internetowa do nauki języka angielskiego, ma fiszki. I już wysłałem e-mail do wszystkich użytkowników BiblioBirda o tym. I też jest filmik o tym, jak używać tego na moim nowym kanale dla BiblioBirda. Zdecydowałem tworzyć własny kanał dla takich rzeczy, bo nie wiem, czy wszyscy są zainteresowani tym. Więc zapraszam chętnych do zasubskrybowania tam. I to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.